Siemaneczko, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Wiecie kto? Dzisiaj zaczynamy kontynuację. Zobaczymy, jak nocka wygląda i czy uda nam się po prostu wyleczyć niektóre rany. Dobra, praktycznie już jest godzina, żeby nie skłamać, 20:45. Nie mam gwoździ, deski już wiem, jak budować mniej więcej. Musiałbym tak naprawdę teraz sobie coś wpierniczyć, a tak naprawdę nie mam kurde nic. Lipnie, cukier mam, ale do czego mi cukier jest potrzebny, więc będziemy musieli poszukać jakiegoś jedzenia. A my przez ten czas sobie tutaj położymy. No wiadomo, będę trochę niewyspany za bardzo. Jest 20, więc pośpimy do 8 godzin. Okej, okay, good. Dobra, jest godzina 4, czyli po prostu świta. Dobra, jedno drzewo widzę, jak zostało ścięte, to tak jest, chyba bym musiał mieć łopatę. To w sumie mogę się pogarniać z czasem. Jakieś pułapki na zębiaki czy coś. O, jest drugi dzień, widzimy dzień, czyli przetrwałem, nic specjalnego się nie działo, ale oczywiście, jak wiadomo, to jest pierwszy dzień. Na razie spróbujmy tą farmę sprawdzić i tak dalej. Też muszę być ostrożny z tego względu, że no, nie mam ani armora. Nóż nożem. Zębiaki są bardzo agresywne i silne. Na razie jestem takim poszukiwaczem chleba. Później zaawansujemy może z poszukiwaczy chleba na poszukiwaczy ubrań. No i tak dalej, aż dojdziemy do łowcy zombiaków, ale to trzeba najpierw sobie zbadać tą chatę. Może coś ciekawego właśnie znajdziemy. Przydałoby się jakieś jedzenie, picie. Jakiś może ubiór. Z tego co pamiętam, w tym samochodzie nie ma nic. Nawet jest podświetlenie, które po prostu autko mogę naprawić i jeździć. Jest po prostu na razie jeden typ. Dobra, tutaj widzę, że zębiaków nie ma. Kij nie ma. To śmiało sobie penetrować, tylko niestety problem taki, że nie mam jak tego spenetrować. No dobra, no tu będą drzwi. Jest jak się zbliża. Zamknięte, nie mam lockpicka. Zombiak jest w budynku. Bardzo ostrożny, będę musiał walczyć. Nic nie mam. Chciałbym tego uniknąć, bo nie jestem tak naprawdę wyleczony w 100%. Wiem, no jest trochę tak beznadziejnie na początek, ale dobra, no zobaczymy, co mogę zrobić. Klatki dla psów? Taków? Tam wie co to. Tylko no szkoda, że nie ma interakcji, żeby na sobie krzesło kusił. Ale nie, no śmiesznie by to było, nie? Może nie ruszać. Okej! To są 3-4 zombiaki. Dobra, więc sobie tu na razie odpuszczamy. No nie ma sensu. Bądźmy szczerze, no nie ma sensu walczyć z wieloma zombiakami, bo to skończy się pewną śmiercią, moją na pewno, na 100%. Nie jestem wyleczony. A tamten nóż, no to może zabić jednego zombiaka, ale nie trzy naraz, jak na mnie się rzucą. No się zbugowały, kurde, w powietrzu, skubane. Oczywiście to jest błąd. Bóg. Może z jakimś czasem. Może z jakiś czas zombiaki będą mądrzejsze i tak samo NPC-ty, ale to czasem. Dobra, no to biegniemy w przeciwną stronę.
takim bądź razie. Farma, dobra. No to wychodzimy z farmy, poszukamy miejsca gdzie indziej. Dobra, no już mam oczywiście, mógłbym coś tam wybudować, ale chyba ognisko bym musiał mieć. To jest problem, nie mam kurde ogniska. Najpierw coś do jedzenia, spróbujmy coś znaleźć. To jest też bardzo, bardzo ważne. Dobra, co my tutaj mamy? To jest ten właśnie, a właśnie ten kempik, no nie widziałem w ogóle tego samochodu i ten. Dobra, może za słabo się rozglądałem w takim razie. Dobra, no to wychodzimy na drogę i jedziemy drogą. Dobra, tu jest następny jakiś kempik, może coś do jedzenia będzie. Fajnie by było. Przy kolejności, no jedzenia. Hungry. Dzisiaj to jest bardzo fajnie zrobione, bo nie jest trochę tak sadzone. Przypadkiem głodu i tak dalej. Tu jest torba. Ognisko. Nie, to jest scrap, sorry. Myślałem, że ognisko tutaj mamy. Nabój. To wziąć nie mogę. Scrap metal. To jest pusta butelka. Można nią rzucać w zombiaki, jak poleci jakiś, jak dostanie w łeb, to od razu padnie. Dobra, tam widzę, że w oddali jest. Dobra. Tutaj mamy gałąź, dobra, z gałęzią. Dobiegniemy. Widzę, że chyba tam jest supermarket. Fajnie by było. No to spenetrujemy supermarket w takim razie. Nawet do supermarketu nie będę miał daleko. Po lewej stronie też coś jest. Dobra, ale tu mamy bliżej, po lewej stronie. No to idziemy badać, co tu w ogóle jest. To jest jakaś... Oj, shit! Niedźwiedź. Biegnie jak koń. Ła! Fuck off! No nie mogę, no zabił mnie. No skubany. Broń zgubiłem. Coś jest uszkodzone. Jebany, no nie widziałem go. Tak słyszałem, że coś zaczyna na mnie szarżować, ale nie myślałem, że będzie szarżować na mnie niedźwiedź. Cholera. W sumie tak nie powinno być. Straciliśmy. O kurde, parę rzeczy straciłem. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, spróbujmy odzyskać nasze itemy. Skubany niedźwiedź. Przez niego znów jestem uszkodzony. Nie mam bandażu, żeby ewentualnie to zabandażować. Tam jestem. To ja zginąłem gdzieś tutaj. Zli. To zgubiłem, to zgubiłem, to zgubiłem. To chyba wszystko uzyskałem. A i broń. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Podstawowa broń i tak dalej. No nic, no chciałem tam zobaczyć co się dzieje, ale niedźwiedź też jest groźnym przeciwnikiem. W sumie mogłem się z nim pobić, ale... Właściwie mogę spróbować, ale dopiero co spróbuję. No to też jest autko. Mogę śmiało. I o kurde, bardzo fajnie, dziękować. Antybiotyk. Antybiotyk jest nam potrzebny na truciznę. O, bardzo fajnie. Coca-Cola, można od razu wypić. Kto nie lubi Coca-Coli, Coca-Cola zawsze jest fajna. Zawsze w bagażniku można coś znaleźć, tego co widzę. Dobra, to jest jakiś kemping. Dobra, myślałem, że to jest supermarket. Pokazał, że to jest kemping. Dobra, zaczniemy może od lewej strony. Biurko na pewno się przyda, skrapy się przydadzą. Nie wiem do czego, ale to na pewno się przyda. O, mamy jedzenie, bardzo ładnie. Nie jest może to rewelacyjnie dużo, ale jak to się...
Lepsze coś niż nic. Do góry są zombiaki, bo słuchać. Jeśli będzie chociaż jeden, no to spróbuję go ubić. Jak będzie ich więcej, no to będzie kolejna śmierć. Do góry prawdopodobnie. Są. Tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Więc tutaj wrócimy w późniejszym czasie. W czasie zbadamy te miejsca, gdzie są pootwierane. Ramping. Mamy skrapy. Skrapy i te narzędzia. Do różnych rzeczy. Dobra. Podstawowe składniki sobie porobimy. Kurde, nic tutaj nie ma? A, lipnie trochę. Ja czy to mogę coś otwierać? Nie, to nie mogę. Nie ma jeszcze takiej opcji, żeby po szatkach grzebać. Szkoda, powiem wam szczerze, żeby się to przydało. Jak będzie jeden zombiak, to spróbuję z nim powalczyć. Zobaczymy, czy damy w ogóle radę go zabić. Kośmienika zawsze coś jest. O, decha. Decha się przyźma. O, taśma klejąca. Zajebiście. Ja, czy z tyłu domku coś zjemy? Nie, zazwyczaj nie powinno być. Albo śmietnik, albo po prostu coś w domu. Dobra, poszukamy jeszcze te miejsca, pokoje. No jeszcze trochę jedzenia by się przydało tak naprawdę. Następna decha. Dechy są, o i gwoździe, no one są potrzebne właśnie, żeby to zabezpieczyć i wszystko. Mi się wydaje, że za chwilę powinno, nie, od 11 się powinno zacząć. Szkoda, że poduszki sobie nie mogę wziąć, albo łóżka wybudować. Raczej będę mógł łóżko robić, żeby lepiej mi się spało. Bo spanie na samej podłodze to jest tak kiepsko. Chociaż mogę przecież piwór. Halo. Gdzie był ten śpiwór? Próbuję. No będę mógł śpiwór budować, ale nie jestem pewien. Ciemno. Zamiast tutaj zombiaków nie słychać, czyli tam do góry mogą być lepsze rzeczy, gdzie są te zombiaki, więc trzeba je jakoś zabić. Szkoda, że łuku w ogóle nie mam. To bym do niej zaczął strzelać przez okno. Powinienem to przebić, chociaż nie wiem, no zobaczymy, jak tu mechanicznie to wygląda. Z tymi rzeczami, jakbym chciał coś takiego zrobić. Dobra. Uf. Skrapy, skrapy, skrapami. Skrapy są. Zatem, dobra, tam do góry, prawda, tam dalej na pewno nie ma, do góry też nic nie ma. Są kurde to zombiaki. W sumie mógłbym się poskradać, ewentualnie. Tutaj tego nie mogę otworzyć, lodów też nie mogę otworzyć. Dobra, spróbujemy się jakoś poskradać. No nas nie widzą. Nic nie ma. Nie ma, ale jest dość sporo rzeczy. Skrapki. Zapełnione. Ohoho. Dobra, będzie trzeba tutaj wrócić. Tylko opróżnić. Stickers.
O, wyciąłbym sobie zjadł tego Snickersa. Snickersa. Ja, czyli nic z tym nie zrobię. O, mogę przynosić parę przedmiotów i tak dalej. Spoko, czyli wiemy, że ten. Kity są. Bandaż. O! Bandaż jest nam potrzebny. Musimy ten bandaż jakoś. Jakoś ogarnąć. Zapałki, 17 zapałek. To w ogóle nam jest niepotrzebne. Dobra, dawaj. Zaraz się uleczymy. Dobra, jak to kurde zrobić, żeby działało? Czekajcie, jak to kurde zrobić? Powinno być na szóstce. Nie. Dobra. Trójka. Dobra, jak teraz to zrobić, żeby to działało? Spacja, Enter nie działa. Blending. No mam ten bandaż i co ja mam teraz robić z tym bandażem? Czemu to w ogóle nie działa? Coś takiego? Nie, też nie działa. Dobra, najpierw jest nauka, jak to po prostu będzie działać. Czemu tego? Nie wiem, czemu to się w ogóle nie skumulowało razem. No właśnie, pierwsza pomoc. Dlaczego kurde to nie działa? Cztery godziny to trwa podobno leczenie. Ale nie idzie. Chyba, że to jest pokazane jak już całkowicie krwawie. To jest takie zarysowane. Dobra, tu jest tak, trochę scrap metali. No nic nie zrobimy, jesteśmy zapchani. Wszystkim, więc będzie trzeba tu ponownie wrócić. Dobra, tutaj też widzę. Butelki, butelki, buteleczki. Porzucone ubrania. Fajna kołdra w kwiatki. Do butelki się weźmie, książki. Czytać wieczorami, nie? To jest. Aha, Pankiller, dobra. Pankiller to jest właśnie do leczenia. Jest ten. Jest do jedzenia. Kar. Bateria od samochodu. Czyli już będę wiedział, gdzie mniej więcej tego szukać. I butelka. Dobra, jest tu trochę jedzenia, więc przejdziemy następnym razem po jedzenie i po resztę rzeczy. I może prawdopodobnie minie praktycznie ból ręki i tak dalej. Spróbuję się uleczyć. Spróbuję pozabijać te zombiaki. Zobaczymy, czy w ogóle mi się uda. Chociaż tu też się widzę zbugowali. Też ich jest dwóch, trzech, czterech, kurde mać. No tak, nożem to tak. No nie za bardzo to będzie tak naprawdę. Musiałbym chyba, nie wiem, jakąś zwierzynę upolować albo coś w tym. Ten desen. Dobra. Czyli musimy wrócić do domku i postaramy się tak podobnie tutaj wrócić. W pierwszej kolejności spróbujemy sobie zrobić śpiwór, żeby nam się lepiej spało, lepsza regeneracja wszystkiego było, bo oczywiście spanie na podłodze, no bądźmy szczerzy, no, nie jest to tak super. Czemu mi teraz pokazuje, że staminy nie usużywam? Nie zużywam, ale kiepsko. Kuźwa, niedźwiedź! Ła! Dobra, uciekamy. Chociaż nie wiem, czy tak naprawdę się uda. Dobra, udało się, odpuścił.
Odpuścił. Dobra. Teraz próbujemy bandaża zrobić. Dobra. Zadziałało? Zadziałało. Czyli to jest tak. Czyli bandaż działa na zakrwawienie, na takie uszkodzenie, takie pobicia, no po prostu to nie działa. I po prostu to z czasem się wszystko będzie regenerować. No dobra, no musimy na tego głupkowatego niedźwiedzia uważać, strasznie. A my spróbujmy pierwszą rzecz sobie co zrobić. Spróbujmy właśnie sobie zrobić śpiwór. A teraz tak, śpiwór żeby nam był potrzebny, poczekajcie, ja tu muszę kurde ogarnąć to sobie wszystko. Dobra. Więcej skrzynek bym potrzebował tak naprawdę. Dobra, to są skrapy, nie skrapy. Leczki sobie tak naprawdę zostawiam. Zapałki sobie też zostawiam. Taśma klejąca na pewno się przyda do czegoś w przyszłości. Dobra, mamy pić amunicji do shotguna. Czyli mamy 7, czyli będę coś więcej potrzebował. Tu jest 3 i tu powinno być 6, czyli tak naprawdę co ja potrzebuję, żeby zrobić sobie łóżeczko. Łóżeczko, żeby zrobić, to ja potrzebuję teraz więcej szmat, czyli będę musiał szmaty poszukać w pierwszej kolejności. No dobra, no to nie zostaje jak szukanie dalej. Myślałem, że jakoś mi się uda. Dobra, spróbujmy dobiec. O kuźwa. Powiem wam szczerze, że ta mgła przyszła o godzinie 10, czyli ona od 10 do którejś tam godziny chyba do pierwszej, czy tam nie trwa dość długo, ale ona jest wkurzająca, bo się pojawiają nowe zombiaki i tak dalej, więc znacznie trudniej się robi. Nawet jednego nie jestem w stanie na razie załatwić, a co innego z trzema czterema. Też na to zwróć uwagę. Muszę, kurde, jak najszybciej coś zjeść w pierwszej kolejności. Spróbujmy dobiec do tego pokoju i ewentualnie się schować. Też jestem dość niewyspany. Dobra, skarb jest. Tak ze spokojem idę, ale jak się skradam, to mnie nie słychać. Pisze, że jestem ranny? Ale jak to możliwe? Mam bandaże te. Tak to nie miało być. Tak. Z kamień tu zlutować, ale też nie było. Tu do picia. Dobra, spróbujemy coś zjeść. Może się troszeczkę ocnimy, chociaż powiem wam szczerze, że dużo i tak prawdopodobnie nic nie to jest. Dobra, dziękujemy. Będziemy musieli po prostu trochę tą mgłę przeczekać. Spróbujemy wtedy wyjść. Te zombiaki się pojawiły. Też uszkodzone strasznie. Dobra, gdzie to było? Tu było Pankiller. Dobra, Pankillera sobie wziąłem. Baterii nie biorę. Biorę Snickersa, kurde, żeby miał co jeść. Dobra, i spróbuję ewentualnie drogą, gdzie tam pobiec dalej, zobaczymy co możemy znaleźć ciekawego w samochodach i tak dalej. Może akurat znajdziemy jeszcze parę szmat, żebyśmy mogli śpiwór zrobić. Jak już będziemy mieć śpiwór, będziemy mogli lepiej się wyspać. Po prostu jedzenie śpiwór to jest w pierwszej kolejności, w późniejszym czasie będziemy dalej działać. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Łapka w górę, mile widziana, zapraszam do komentowania. Do subskrypcji mojego kanału. No i to tyle. Dobra, widzimy się na następnym odcinku niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.